Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w Space Haven. Zbadaliśmy cały ten obszar, to był początkowy. I teraz udajemy się w dalszą drogę. Tym razem udamy się, ponieważ tu mam najbliżej, to pomyślałem, że tu. Do tego sektora on jest niekontrolowany, więc może być różnie ciekawie. I przy okazji w końcu zrobimy większy skok. Tak. Szkoda, że od razu nie mogę skakać dalej. Ok, to przynajmniej tyle. Skaczemy dalej. Tylko dwa skoki. Dlaczego? 1,4, 2. Interesujące. Tylko dwa skoki jestem w stanie zrobić. I dałem komendę, że ktoś musi pójść za stery. Dlaczego? Czuję się źle. O. Międzygwiezdna. Podczas podróży nie przyczyniono komory. Czuję się paskudnie. Aha, czyli teraz to już ma znaczenie. Interesujące. Wcześniej to nie miało żadnego znaczenia. Moment, dlaczego tutaj nikt nie przychodzi? No, już ktoś idzie. O, i zaraz będziemy mieć też konsolę uzbrojenia, ale działek jeszcze nie mamy. Skok. Zobaczmy. Na razie tutaj średnio cokolwiek jest. Mgławica, przy której na pewno się nie będziemy zatrzymywać. Chociaż w sumie teraz można, bo jeszcze nie mamy żadnych osłon. W sumie mgławica w tym momencie nic nam nie jest żadnym problemem. Gorzej, że nam się kryształy kończą, a one są bardzo, że tak to ujmę, ważne, no bo od tego zależy nasz prąd. Tutaj widzę, jest 5, to sobie je zbierzmy, to już mniejsze ma znaczenie. Mamy wprawdzie jeszcze pręty energetyczne. A, bo ja odłączyłem. Czy teraz? Aha, nie mogę. Muszę jednak to podłączyć. No dobra. Okej. 5% wykorzystania. No to nie ma tragedii. Hipernapęd. Tutaj widzę, że już zaraz będziemy mieć pierwsze działko. Tu widzę, że już zostało to. Można by było tutaj zaplanować. Tu drzwi. I chciałbym ścianę mieć tu. O. I potem tu ścianę. O, żeby odgrodzić tą śluzę powietrzną. A właśnie. Dziękuję. Ciekawe, za ile to minie. Nie śpi, nie śpi. Jest. 5 dni. Czyli teraz trzeba jednak zacząć myśleć o kapsułach hibernacyjnych. Muszę też pomyśleć o drugim silniku. Tu mam miejsce, znaczy drugim, trzecim silniku. O, i mamy działko? Nie, nie mamy. Prawie mieliśmy. Myślę, że można by było anulować troszkę kadłuba tu.
I to się przeniesie w to miejsce. Tu będzie miejsce na silnik. Okej, mniej więcej tu. Ściana. Raz, dwa. Stawmy tu pojedynczą ścianę. Ona będzie pewnie ostatecznie gdzieś tu. Bym potem wiedział, od którego miejsca mogę zacząć budować silnik. Jedzenie, widzę, znowu zaczęło się kończyć. O, to. Dziwne, powinienem mieć wystarczająco. Ale zużywacie tego, noż. Ale powinno być na bieżąco. Węgiel, nawóz. Tu mamy materię organiczną. Są bloki miękkie. No dobrze by było wybudować. Czy mamy już? Mamy. A jeśli chodzi o osłony, to też zaraz będą. Dlaczego nikt tego nie wydobywa? Wszyscy się tak źle czują? Górnictwo. Kosiarz. Produkcja kosiarz. Gdzie ty jesteś? Aha, ty wydobywasz. Okej. Czy ktoś jeszcze? Naomi można dać wysoki priorytet. A Elizabeth teoretycznie też ci dam jakiś priorytet na to. Bo w sumie nie ma co tracić czasu. No, to mamy kolejny skok. Mamy już mały generator osłon. Czyli dobrze by było zbudować konsolę osłon jest. Okej. I trzeba by było jakąś osłonkę wstawić. Mamy generator osłon. Może tu przy silniku? W sumie miejsce złe jak każde inne. Dlaczego to jest uszkodzone? W sumie nie jestem pewien. Mieliśmy kogoś, z kim handlowaliśmy. Troszeczkę nam zwiększyła się liczba prętów i kupiliśmy też troszeczkę energum. Ergium. I w tym momencie mamy generator ten badany. Okej. No, w następnej kolejności będzie potrzebny. Na pewno panel słoneczny będzie nam bardzo potrzebny. Ja nawet nie wiem, czy nie zrobić go w pierwszej kolejności. Następnie rafinacja metalów i mikroto. To będzie potrzebne, bo tu bodajże możemy robić tak. Płyty stalowe tutaj będzie można i wtedy w montowni, tak, z płyt stalowych można robić kadłub. Czyli produkcja i montownia. Tu na razie nic aż tak istotnego. Tu też w tym momencie. Komora hibernacyjna to będzie potrzebne. To będzie bardzo potrzebne. Zaawansowana dieta i mięso z probówki. Generator energii wtedy będziemy. I zobaczymy, co dalej. Myślę, że kolejka jest dobra. Przeciążenie logistyczne jak zawsze. Też to w ogóle wydobywa? Tak, okej. A możemy już w takim wypadku zlecić skok. Też tutaj przyszły testy.
Dobra, na żółtą gotowość. Wybierz załogę, wybierz członków załogi, aby wyznaczyć mu stanowisko bojowe. Moment. To. Ustaw statek. Źle się czuję. Odznacz. Ale nie mogę ustawić mu. Znaczy nie, jeszcze to nie jest dostępne. Szkoda. Ale widzę, że tutaj muszę na czerwono to wyznaczyć, żeby ktokolwiek zechciał przyjść. I będziemy zwiedzać dalej. Zobaczmy. Ja tutaj się w ogóle będę musiał wrócić zaraz. Jak? Tu na razie sobie daruję. Polecimy tu i tu. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. A póki co jestem ciut rozczarowany tym, co tutaj widzę, a w zasadzie czego nie widzę. Widzę, że pusto, mało przyjemnie i w ogóle nie fajnie. O, tu by się sprawdziły panele słoneczne. Bo jest wysokie promieniowanie, to trzeba zobaczyć, gdzie nam grzeje. Nam grzeje tu. Okej, to nie ma tragedii. Nawet jak tutaj troszeczkę wzrośnie temperatura, to tutaj się akurat nic nie stanie. Ściągnijmy to. Przyspieszmy. O, gir od razu. Ty jesteś nim czy ono? Im. Okej. Blokówka dłuba. To wiemy. Tak, śluza powietrzna zablokowana. Te. Aha, trzeba będzie jak najszybciej tutaj zrobić tak samo jak tu jest i też zrobić śluzę powietrzną. Jakby się tu udało też dokończyć, tutaj może by było magazyny wstawić. To też muszę gdzieś przenieść. Ogień. Spalisz się po prostu. Dlaczego tego nikt nie gasi? I wszystko się tutaj spali. Zamknij i stracimy plony. Powinien być coś. Co ty robisz? Gasi pożar. No. Tutaj powinno być już niebezpiecznych gazów bardzo dużo. No i tracimy plony. Noż. Ale tutaj sam gasi się, bo zamknąłem tu przepływ. Ten, przez co tu jest bardzo dużo niebezpiecznych gazów, które się kumulują. Co za tym idzie, potem będzie problem z ich pozbyciem się, ale to... W sumie to mam nawet pomysł, jak je się pozbyć na szybko. O, trzeba by było zrobić... No nie, nie będę kasował. A nie zrobię też takiej odpowiedniej. Tu mamy absorpcję niebezpiecznych gazów. Czy to... Nie, to jest generator tlenu. Ale tutaj nigdzie nie mam absorpcji gazów. Aha. Tu mam chyba absorpcję gazów. Tu. Dobra, to trzeba będzie zrobić. Bo nie mogę pozwolić, żeby mi to wyszło na zewnątrz. Generator, podtrzymanie życia. Przenieście mi to, przenieść tu.
No. Mi to przenieść. I wysoki priorytet. Zadania przydziel. Niech będzie. Grafik. Wy zaraz będziecie mieć pracę, dobra. I oczywiście temperatura. Ale temperatura to akurat jest, zaraz będzie spadać. Gorzej z tymi gazami. Okej, okay, i można teraz tutaj zawór otworzyć. Tu z kolei trzeba zawór zamknąć. I najlepiej tu, i tu, i tu. Temu on będzie się kumulować, gaz będzie się kumulować w tym korytarzu i będzie lecieć od razu tu. Para wodna, nie, niebezpieczny gaz jest. Już jest mniejsza. Tutaj troszeczkę przeszło dymu, bo jak tędy przechodzą. Więc trzeba tu będzie chyba otworzyć. Tak, od razu lepiej. Dlaczego nikt nie poszedł po ten lód? Co ty robisz? Nie mamy tych. Bardzo niedobrze. Chyba trzeba naprawdę. Będę potrzebował, żeby tą rafinację metalów zrobić jak najszybciej. Produkcja i montownia, tak, żebyśmy mogli zrobić bloki kadłuba, bo tego strasznie nam teraz brakuje, a mamy surowce, żeby to zrobić. Bo, żeby zrobić montownię, nie, potrzebuję rafinerię metalu, czy będzie metale nieszlachetne oraz węgiel. Jednego i drugiego powinienem mieć. O, węgla mam mniej niż się spodziewałem. Okej. Okay. Ale to nie jest problem. Aż taki wielki. Widzę mi z powrotem sadzą. Trochę zmarnowaliśmy rzeczy, no ale trudno się mówi. A no tak, bo przecież. Trzeba dać im tutaj priorytet, żeby tutaj nosić zaczęli, bo w tym momencie czekamy dlatego, że nie chcą mi nosić i to jest przy. Wiem, że on w tym momencie bierze stamtąd, ale położył już tu, więc to jest istotne. Może to był błąd, żeby tamto. Jestem w stanie to po prostu przenieść? Jestem w stanie. Okej. Czego tu brakuje? Okej. Tu jest zablokowane, ale tu już nie. O, zbliża się statek.
To ja tutaj w ogóle recykluję wszystko. To mi jest najbardziej potrzebne w tym momencie. O, można lecieć dalej. Tutaj jest zimno. Czego tu jest? A. Zawór otwarty. Zawór otwarty. Czy jeszcze gdzieś mamy zawory zamknięte? Tu. I tu. No tak. Bo tu jest grzanie. I tutaj widzę, że brakło grzania. Teraz powinno być lepiej. No. A wyjdź. Kto kogoś poproszę tutaj? Będziemy lecieć. Tu mamy trochę metali szlachetnych. O! I to jest coś ciekawego. Bo będzie można jeden z tych statków przejąć, konkretnie ten. Dobra. To chodźcie tu. Ja wiem, że teraz was jest czas na sen, ale do tego przyjdziemy później. Ale dokuj. Tu. Też raczej niewiele z tego będzie, chociaż są dwa stabilizatory kadłuba, to nie powinno, to powinienem dość dużo mieć możliwości ściągnięcia stamtąd. No, trzeba było podejść gdzieś indziej, no trudno. Ale są i robaczki. Mamy. Tu jest stabilizator. Łóżka. No, ale jednak dziabnął. Muszę załatwić im lepszą broń. No i coś się, co żeście rozwalili? Ale jest generator, widzę, na trzecim. Jakby to był większy, to byśmy sobie ten stateczek przejęli. O. Okej. Okej, wróćcie mi tu. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Na pewno chcę go zająć. Na pewno chcę ustawienia zrobić tak. Wybierz wszystko, przetransportuj niewiele. Dobra, trudno. Ale. I od razu też chodźmy sobie tu. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. Nie ma tutaj śluzy powietrznej, więc będzie to dość wygodne. Okej, okay. Widzę, dość dużo rzeczy fajnych jest, szczególnie ten generator. Okej. Okay. Przyspieszmy troszkę. I jesteśmy na miejscu. No tutaj też są robaczki. Dobre miejsce wybrałem. Ale są też jajka. A jajka nie są dobrym wyznacznikiem mimo wszystko. O właśnie, tego się bałem. Thank you.
Następny. Nie, dobra, uciekamy. Nie ma co. Czyli tutaj trzeba będzie wrócić. Dobrze, że mamy już stoły medyczne. Ale tu trzeba będzie wrócić. A póki co... Otwarta rana ustępuje. Cięcie. Więc choroba. Czego się tobą nikt nie zajmie? Kto jest tutaj u mnie medykiem? Medycyna Automatrix. Ty. Co ty robisz? Ojej, ja nie mam żadnych medykamentów. Tak. Au. Otwarta rana ustępuje. Ale widzę, że tutaj chapeki skaczą, więc... Ciekawi mnie, dlaczego tu jest teraz minus 23. A, widzę, tutaj już się zabraliście za demontaż. No i super. Przy okazji, na pewno to będę chciał zebrać, to... To w pierwszej kolejności. Tego mam dużo, więc na razie nie będę chciał tego brać. Ale ty chyba przeżyjesz. Tak, nic ci nie będzie. Zadał mi cięcie, ranę boli. No dobra, ale myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to na dziś byłoby tutaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, no i do następnego. Mówił do was Runiczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!